Hej, witajcie w filmie z Diablo 2 Resurrected. Dziś zapraszam was do wysłuchania omówienia ciekawego i rozbudowanego systemu gniazd i kamieni, które można w nie włożyć. Przedmioty z soketami są nieodłącznymi elementami każdego śmiałka walczącego z Mroczną Trójcą. A to, co w nie wejdzie, może albo odrobinę zwiększyć naszą siłę, albo drastycznie ulepszyć postać. Jest to tak interesujący system, że postanowiłem poświęcić mu osobny film. Zatem zaczynajmy. Najpierw zajmijmy się przedmiotami, które posiadają otwory. W Diablo 2 sokety mogą mieć zbroje, hełmy, bronie oraz tarcze. W zbroi mogą być maksymalnie 4 otwory, tak samo jak w tarczy, w broniach 6, zaś w hełmie 3. Jednak te liczby tyczą się zwykłych, białych przedmiotów. Wtedy, gdy wypadną, są podświetlane kolorem szarym. Magiczne przedmioty, czyli niebieskie, otworów będą mieć mniej. Natomiast unikatowe itemy mogą posiadać jedynie jedno gniazdo. I teraz tak, istnieje szereg przedmiotów, które da się umieścić w sokecie. Większość z nich od razu daje jakiś efekt i teraz im się przyjrzymy. Będę je omawiać w odpowiedniej kolejności, ale już teraz wspomnę, z czym będziemy mieć dzisiaj do czynienia. Do gniazd włożyć możemy kamienie szlachetne, czaszki, klejnoty oraz niezwykle silne runy. O nich dzisiaj najwięcej sobie powiemy, bowiem runy, prócz swoich własnych właściwości, układają się w specjalne słowa runiczne, które w znaczny sposób wzmacniają przedmiot. Ale zaczniemy od kamieni szlachetnych. W grze mamy ich 6 rodzajów. Są to rubin, ametyst, szmaragd, szafir, diament oraz topaz. Kamienie te skrywają w sobie magiczne właściwości i włożenie ich do przedmiotu wzmacnia naszą postać, w zależności jaki to rodzaj oraz w jakim itemie je umieściliśmy. Taki rubin, podaniu go w zbroję, zwiększa nasze życie. W broni dodaje obrażenia od ognia, zaś w tarczy zwiększa naszą odporność na ogień. Zaś ametyst w zbroi dodaje punkty do atrybutu siła, w broni zwiększa szanse na trafienie, a w tarczy zwiększa obronę postaci. Pozostałe kamienie zwiększają inne odporności, manę, obrażenia i tym podobne. Jednak te 6 kamieni dzieli się jeszcze na różne poziomy. Wraz z postępami gry będą nam wypadać coraz lepsze rubiny, które dają jeszcze więcej życia i tym podobne. Każdy rodzaj dzieli się na 5 różnych poziomów, czyli w Diablo 2 poziomy takiego szafiru to nadkruszony szafir, szafir ze skazą, zwykły szafir, szafir bez skazy oraz doskonały szafir. Na samym początku będą nam wypadać jedynie nadkruszone kamienie, jednak pod koniec gry głównie to będą bez skazy i doskonałe. Kolejnym rodzajem przedmiotów, które można włożyć do gniazd, to czaszki. Właściwie można powiedzieć, że funkcjonują one identycznie jak kamienie szlachetne. Też się dzielą na nadkruszone, ze skazą itd. i wypadają z podobną częstotliwością. Użyteczność jest podobna i czaszki włożone w broń pozwalają na wykradanie życia i many, w zbroi zyskujemy powolną regenerację tychże zasobów, zaś gdy są w tarczy, to część otrzymanych obrażeń jest odbijana w stronę wroga. Jak na razie wszystko, co omówiliśmy, nie jest skomplikowane i kamienie oraz czaszki zapewniają drobny bonus, zazwyczaj pomagają na wcześniejszych etapach gry. Następny rodzaj itemów możliwych do umieszczenia w sokecie to klejnoty. Z nimi sprawa już jest ciekawsza. Po pierwsze, niech was nie zmyli ich wygląd. Co prawda wyglądają jak doskonałe kamienie, to ich działanie ciut się różni. Otóż klejnoty są magicznymi przedmiotami, które posiadają szereg losowych właściwości. Zupełnie jakby to był normalny element ekwipunku, który zakładamy. I klejnoty mogą być też rzadkie, czyli koloru żółtego. Wtedy liczba ich właściwości jest znacząca i wkładając je do przedmiotu zostanie on mocno wzmocniony. Co ciekawe, nie ma tutaj podziału na broń, zbroję czy tarczę. Gdziekolwiek włożymy klejnot, zadziała on w taki sam sposób. Zatem nie da się powiedzieć, jakie bonusy daje klejnot, gdyż ich lista jest długa i tak jak mówiłem, zupełnie losowa. Ale przejdźmy już do gwoździa programu, czyli runy. Film powstał głównie po to, by właśnie omówić runy oraz słowa runiczne. Z nimi w Diablo 2 jest chyba najwięcej zabawy. Po pierwsze, czym są runy? To małe, szare kamienie z wyrytą runą. Takich w grze jest 33 i każda posiada własną grafikę oraz nazwę. A są to... LL Tirnef et Hithtal Ral Ortul Am Sol Shel Dol Hel Io Lum Ko Fal Lem Pul Um Mal Is Gul Vex Ochm Lo Sur Ber Yach Ham oraz Zod. Ich podstawowe działanie jest prawie że identyczne co kamieni szlachetnych.
Każda runa posiada magiczne właściwości i daje co innego w zależności od tego, czy włożymy ją do zbroi, broni czy tarczy. Choć sporo run, dwie czy nawet wszystkie właściwości ma takie same, niezależnie w co je włożymy. Umieszczając runę w sokecie, przedmiot od razu będzie wzmacniany, a bonusy są przeróżne. Jest ich sporo, a niektóre bywają przydatne, choć runa może okazać się bardzo rzadka. Otóż każda kolejna runa ma coraz mniejszą szansę na wypadnięcie z potworów. Pierwsze takie jak El, Eld, Tir czasami nawet się ignoruje, bo sporo ich wypada. Późniejsze wypadają raz na kilka dni czy nawet tygodni. Natomiast ostatnia, Zod, no moi drodzy, może być tak, że nawet przez 10 lat aktywnego grania w Diablo 2 gracz nigdy nie ujrzy runy Zod na własne oczy. Jest ona niebywale rzadka, choć jej przydatność bywa mniejsza od innych run. Ogólnie to te kamienie stały się swoistą walutą w społeczności Diablo 2 i gdy chcemy kupić coś dobrego, musimy posiadać wartościowe runy na wymianę. Ale przejdźmy w końcu do kwestii słów runicznych, bowiem magiczne właściwości samych run to nie wszystko. Czym są słowa runiczne? Otóż gdy do przedmiotu z gniazdami włożymy określone runy, to taki item, prócz podstawowych afiksów, otrzyma szereg wielu innych, niekiedy bardzo silnych. W dużym uproszczeniu jest to taka forma craftingu, gdyż właściwie tworzymy unikatowy przedmiot ze swoją własną nazwą. Na przykład mamy przygotowany hełm pod słowo runiczne. Wkładamy do niego runy Ord oraz Sol. Runa Ord sama w sobie sprawia, że zyskujemy 30% odporności na błyskawice, natomiast runa Sol sprawia, że otrzymujemy obrażenia zmniejszone o 7 punktów. Jednak jako że Ord w połączeniu z Sol w hełmie tworzą słowo runiczne, wychodzi nam przedmiot Wiedza. Jest to hełm, który prócz tych dwóch właściwości przyznaje nam jeden punkt do wszystkich umiejętności, co jest jednym z najlepszych afiksów w grze, plus bonusy do many i zasięgu widzenia. Akurat te słowo jest łatwe do wykonania. Ord i Sol są raczej niższymi runami, ale hełm Wiedza może się okazać dobrym przedmiotem, zanim nie dorwiemy czegoś lepszego. Oczywiście powyższy system posiada kilka ograniczeń, które koniecznie trzeba omówić. W Diablo 2 istnieje dziesiątki słów runicznych, ale wszystkie są zarezerwowane dla konkretnych przedmiotów. Są słowa, które ułożymy tylko w hełmach, tylko w tarczach, zbrojach albo w konkretnych broniach. Mogą być runy, które włożymy w miecz, młot, topór, perło, łuk, kuszę, a i tak wyjdzie nam potężny artefakt. A są słowa tylko dla mieczów i toporów, powiedzmy. W samej grze nie ma właściwie nic, co by nam pomogło w układaniu run, dlatego koniecznie trzeba się posiłkować zewnętrznymi zasobami. W internecie jest wiele kalkulatorów słów runicznych. Wpisujemy, jakie kamyczki posiadamy i wyskakuje nam lista, co z tego możemy ułożyć. Jednak sprawa nie jest taka prosta. Tak naprawdę często więcej problemów sprawia znalezienie odpowiedniej bazy, prócz samych run, bowiem to musi być konkretny przedmiot. Zatem jeśli chcemy utworzyć słowo w zbroi składającej się z trzech run, musimy być w posiadaniu zbroi z dokładnie trzema gniazdami. Ale to też nie może być magiczny przedmiot, to musi być zwykły item z odpowiednią liczbą otworów. Dlatego trzeba uważać na jedną rzecz. Możemy natrafić na przedmiot, którego jedyną właściwością jest posiadanie gniazd. Jednak to nadal jest magiczny przedmiot i jego nazwa to może być mechaniczna kolczuga. Czyli te otwory są jakby tą magiczną właściwością, zatem słowa runiczne tu nie zadziałają. Jeszcze warto dodać, że runy wkładamy w odpowiedniej kolejności. Tak jak nam w bibliotece słów pokazuje, tak wkładamy. Czyli jeśli już będziecie się w to bawić, to dwukrotnie się upewniajcie, czy macie odpowiedni rodzaj przedmiotu z odpowiednią liczbą gniazd i bez żadnych magicznych właściwości, oraz w trakcie samego wkładania run, czy robicie to w odpowiedniej kolejności. Jeden błąd i po ptakach. A cały ten system w Diablo 2 jest dosyć satysfakcjonujący. Kolekcjonowanie run sprawia dużą frajdę, zwłaszcza jak wypadną nam jakieś rzadkie, a słów jest tak wiele, że istnieje tu bardzo duże pole do zabawy. Myślałem o tym, by w filmie o wybranych słowach runicznych powiedzieć kilka słów, ale raczej to zrobię tylko z jednym. Chyba najpopularniejszym w całej grze jest
Enigma. Słowo, które składa się z run Yah, Itch oraz Ber. Plus 2 do wszystkich skilli, wielki bonus do szybkości ruchu, kilka drobniejszych ulepszeń, ale co najważniejsze, Enigma każdej klasie daje dostęp do umiejętności czarodziejki Teleport. Mając ten przedmiot, na ludzie skaczemy po wszystkich mapach, jedynie mana jest naszym ograniczeniem. Przydatność jest niezaprzeczalna, co może być również powodem krytyki. Tak silne przedmioty jednak zabierają pewną część fanu i zamiast posiadać w grze różnorodność, najczęściej celem graczy jest po prostu zdobycie Enigmy, choć niewątpliwie barierą nie do przeskoczenia może być zdobycie run Yah i Ber, gdyż są one bardzo, bardzo rzadkie. I to by było na tyle. Sądzę, że coś jeszcze dałoby się powiedzieć o systemie gniazd i rzeczy, które można w nie włożyć, ale to, co dzisiaj przedstawiłem, to najważniejsze informacje. Mam nadzieję, że okażą się przydatne. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!